Cześć, witajcie. Zapraszam Was na powtórkę od Ernsta. Bardzo interesująca. Pozwoliłem sobie obejrzeć ją wcześniej, przed nagraniem, ponieważ jest krótka. Masfar, OTK, deck, który już chwilę jest w docu. Mamy tutaj Kalazara z rodzicielkami, komory przywołania. Co tu jest najważniejsze? No na pewno seryjne zaklinanie. Okej, na razie tutaj obaj gracze się rozkręcają. Mamy pierwszą czarożerczynię, czym odpowie Ernst, kręgiem 9. I pojawia się komora przywołania. Ale jak widzicie, u Ernsta jest most. Tutaj nie ma innej opcji w tym momencie. I okej. Tutaj uczony już bił 3 damage'u Kalazarowi. Kolejny dzień świątyni. No i Kalazar rozpoczyna budowę od nowa swojego ataku oczywiście. Tutaj mamy seryjne zaklinanie. Zaklęcia, które zagrywasz, kosztują jeden surowiec mniej za każde inne zaklęcie, które zagrałeś w tej turze. Koszt tych zaklęć nie może jednak spaść poniżej jednego surowca. Od tego to wszystko się zaczyna. Myślę, że nowych graczy, którzy to oglądają, może to zainteresować, w szczególności jeżeli pogramy tym deckiem na niższym elo. Deck nie jest drogi. To są karty z base set 2. Można to ogarnąć. Dobra, wracajmy do pojedynku. Co się tutaj wyrabia? Mamy jeszcze czarożerczynię w komorze przywołania. I ona ma odporność na magię, ale ilekroć przeciwnik rzuca zaklęcie, wielkość stosu rodzicielek czarożerczyń zwiększa się o 1, a twój bohater otrzymuje 1 punkt obrażeń. Także tu jest ten haczyk. Dobra, na razie Kalazar w natarciu wbije tutaj kolejne punkty damage'u w Masfara. Zobaczymy ile zostanie Masfarowi teraz HP. No tutaj są pożeracze dusz. Ósma tura już blisko. Ale co tutaj robi Kalazar? Okej, zniszczył jednego ucznia. Ale oszczędził drugiego z tym jednym HP. I teraz rozpoczyna się operacja OTK.
Mamy tutaj seryjne zaklinania. I nakładam teraz Ernst z zaklęcia. W większości nauczonego. I Kalazar dostaje obrażenia od czarożerczyń. Troszeczkę śmieszna sytuacja. Tutaj postanowił Ernst zaatakować. Mógł chyba wykończyć tutaj spokojnie Kalazara jeszcze jednym zaklęciem, ale chciał chyba wbić sporo damage'u. Minus 12. Także dzięki Ernst za tą powtórkę. No, niecodzienny pojedynek. Można trafić na coś takiego. Także spoko. Najwyższe obrażenia 13. Użytych zaklęć no 7. Użyte 2 stworzenia. Punkty szczęścia 5. Ok. Dobra, to był taki krótki plik. Troszeczkę też for fun bardziej. I co, zapraszam Was na kolejne filmy z Duel of Champions. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!